Dzień dobry. Poproszono mnie o nagranie filmu z wypowiedzią na temat trudności napotykanych w trakcie pisania eseju. Owszem, zdarzały się takie rozmaitych rodzajów. Można powiedzieć, że zmagałem się oczywiście z drobnymi kłopotami natury, nazwijmy to technicznej, jeśli chodzi już o samo pisanie, rzecz jasna. Mianowicie to zawsze jest wiele dylematów tego rodzaju, czy referować, rekonstruować jakoś myśl danego autora, czy też pozwolić sobie na bardziej swobodne potraktowanie czyjejś myśli. Ta druga strategia to coś, czego osobiście bardzo nie lubię u innych autorów, więc z trudnością przychodziło mi samemu pozwalać sobie na takie gesty. Ale chyba musiałem, nie było rozsądnego wyjścia, czy to w wypadku polityki natury Latoura, czy w wypadku zestawienia Graebera z Simlem. Ufam, że jakby formuła eseju jakby pozwala tu na pewien margines swobody. Innego rodzaju trudności łączyły się z samym regulaminem konkursu, mianowicie z tym wymogiem anonimowości. Tutaj po prostu kilka razy byłem zmuszony dotknąć problemów, którymi zajmowałem się wcześniej i to dużo obszerniej, a nie mogłem sobie w żadnym razie przecież pozwolić na odesłanie do jakiejś wcześniejszej publikacji i siłą rzeczy byłem skazany na takie lawirowanie, byle tylko nie wpaść właśnie w te dawne kolejne. I to dotyczy i problemu czasu, i problemu niewiedzy i wreszcie tego, co gdzieś tam zaznaczyłem jako pewien projekt, który należałoby zrealizować, mianowicie opowiedzieć na dobrą sprawę o historii czy nawet prehistorii globalizacji z uwzględnieniem przemian kultury materialnej, z uwzględnieniem prac historyków i tak dalej, i tak dalej. No więc to też część projektu, który gdzieś tam przy innej okazji sam po prostu realizowałem. A innego rodzaju trudności, poza tymi, które określiłem jako techniczne, no to trudności o charakterze wybitnie strategicznym, wynikające z tego naszego dziś. Bo o ile sam pomysł, by głównym bohaterem eseju uczynić właśnie tę jednostkę, czy też gatunek określony jako Homo urbanus, przyszedł mi do głowy dość wcześnie i najważniejsze treści w zasadzie byłyby podobne bez tych zewnętrznych, dodatkowych wpływów. O tyle rzeczywiście to pojawienie się pandemii jakoś zmusiło mnie do wysiłku, tak? Trzeba było podjąć decyzję, czy w ogóle pakować się, mówiąc kolokwialnie, w tego rodzaju rozważania, czy ten wymiar już na wskroś, chciałoby się rzec, koniunkturalny naszego dziś, także tu czynić przedmiotem jakiegoś namysłu. I w końcu uznałem, że z jednej strony może to wyglądać jakoś zupełnie mało metafizycznie, ale z drugiej strony, jeśli już ktoś ma czelność przyznawać się do osadzenia w tradycji filozofii społecznej, to także z tym wymiarem aktualności zmierzyć się powinien. No właśnie dlatego, żeby nie wyszła z tego taka gra szklanych paciorków. Jak wiadomo, można być mistrzem gry, ale wyjście z tego zakonu na zewnątrz kończy się niefortunnie. I ta trudność, być może podstawowa, łączyła się tutaj ze znalezieniem odpowiedniej formuły, w której można połączyć, powiedzmy, aspiracje teoretyczne, które nie sprowadzałyby się do jakiegoś ubolewania, rezygnacji czy samych akcentów krytycznych, z tą aktualnością, która wesoła nie jest. No ale czy taką formułę udało mi się znaleźć, to już jest kwestia oceny czytelników. Dziękuję. Godło, Homo urbanus, ćwierćfilozof. Praca pod tytułem Bądźmy szczęśliwi.
Homo Urbanus w czasie zarazy. Bądźmy szczęśliwi to jeden z tych konkursowych esejów, które czytałem z najwyższą przyjemnością, ciesząc się jego brawurowym stylem i językową wirtuozerią. Samo w sobie nie przesądzałoby to o cenie, bo dostarczanie komfortu czytelniczego nie musi być zadaniem filozofii. O mojej bardzo wysokiej ocenie decyduje jednak w tym przypadku ciężar myślowy, samodzielność i imponująca erudycja, pozwalająca autorowi przekonująco i kompetentnie wypowiadać się zarówno o Arystotelesie, jak i o Kunie, zarówno o Spinozie, jak i o Rosy Braidotti, zarówno o Diderocie, jak i Heglu, o Laturze, o Zimlu, o Greberze, o Eliasie i o Wallersteinie. Nie chodzi przy tym jedynie o czytanie, ale również o zdrowy rozsądek, które to pojęcie zostało zresztą w tekście zręcznie zrehabilitowane. Autor umie wyjrzeć znad książek i rozważać to, co się dzieje w świecie, w sposób, który jest odkrywczy i pouczający. W ten sposób pisze zarówno o problemach globalnych, jak i lokalnych. Jego wypowiedź o stanie Polskiej Akademii, której reforma utrwala jej półperyferyjny status, powinna trafić na biurko każdego polskiego ministra nauki. Szeroki oddech, lekkość, z jaką w tej pracy zestawia się problemy i teorie, lekkość, która nigdy nie popada w nonszalancję i która podporządkowana jest przemyślanemu i przejrzystemu, a zarazem ambitnemu programowi myślowemu. Oto największa zaleta tego tekstu. Lekkość stylu, kompetencja i przejrzystość łączy się tu z ciężarem zamysłu i powagą poruszanych problemów. Kluczową opozycję w tym tekście wyznaczają dwa nazwiska, Hegla i Latura. Filozofia podmiotu absolutnego, podmiotu, który jest duchem, historią pochodu wolności przez dzieje, skonfrontowana zostaje tutaj nie tyle ze swoim przeciwieństwem. Autor nie bardzo ufa deklaracjom Latura, że w postludzkim świecie sieci zaciera się różnica między aktorami ludzkimi i nieludzkimi. To jednak Pasteur bada mikroby, a nie mikroby badają Pasteura. A skonfrontowana zostaje nie tyle ze swoim przeciwieństwem, ile raczej ze swoim sobowtórem. Sobowtórem ducha jest laboratorium, które stopniowo narzuca swoje warunki i tym samym swoje naukowe metody rozwiązywania problemów i odnoszenia się do świata całemu środowisku naturalnemu. To ostatnie staje się wobec tego nienaturą. Można powiedzieć, że autor czyta Latura po heglowsku, ale w sposób, który przewraca heglowski optymizm. W umownym momencie historycznym, jakim jest dzisiaj, momencie kryzysu w sensie Kuna, chwiania się paradygmatu wiedzy, ale i kryzysu w sensie potocznym, nienatura wypada z zawiasów, okazuje się niesterowalna i nieopanowana, spada na nas katastrofą klimatyczną i pandemią. Żeby uchwycić ten moment, potrzebna jest metafizyka. Metafizyka ostrożna, sceptyczna wobec własnych możliwości, ale nie czyniąca zarazem sceptyzmu narzędziem kontrataku na rzeczywistość, jak to było u Kartezjusza i Hume'a. Metafizyka dostrzegająca zamazanie takich tradycyjnych kategorii jak natura i kultura, ale nie rezygnująca z pojęcia podmiotu, nadająca mu jednak rys pokory. Atrybutem zapewniającym temu spokorniałemu podmiotowi transkulturalną uniwersalność byłoby tytułowe dążenie do szczęścia. Propozycja autora sprowadza się do stanowiska, które nazwałbym heglizmem po przejściach. Stanowiska, które nie posuwa się aż do odwrotu kopernikańskiego, swoją drogą co za dowcipny koncept, ale zachowuje odpowiedzialność za działania człowieka jako realnej historycznej siły sprawczej. Większej niż by się zdawało Spinozie, który miał ją tylko za część Boga, czyli natury, ale mniejszej niż by to wynikało z finalnych konkluzji Hegla. Sytuacja, w jakiej się ludzkość znalazła, wymaga, zdaniem autora, licznych zdroworozsądkowych reform, które nazwałbym sumarycznie planetarną socjaldemokracją. Byłoby to wyjście rozumne. Czy jednak rozum ma dzisiaj wystarczająco dużo sprytu, żeby do niego doprowadzić? To pytanie pozostawić trzeba bez odpowiedzi.